Zapraszam wszystkich mieszkańców Playdotown na nowe, najnowsze stanowisko z kanapkami. Dla każdego coś dobrego. Dla każdego zrobię kanapkę, jaką tylko będzie chciał. Ogórek, sałata, pomidor, czy też może ser żółty. Wszystko możecie u mnie dostać. Zapraszam. Proszę wcale się nie bać. Oby tylko ktoś się zaraz zjawił, bo zaraz się okaże, że nikt nie ma ochoty na kanapki, które dla nich przyrządzam. Dzień dobry. O rany, lodziarzu. To ty? A od kiedy ty robisz kanapki? Czy to może są kanapki lodowe? Oj, nie żartuj sobie ze mnie, malarko. Po prostu w okresie zimy nie sprzedaję lodów, tylko robię przepyszne kanapki. A ja właśnie zgłodniałam i zjadłabym kanapkę z serem żółtym, z podwójną sałatą, z szynką, no i jeszcze do tego z ketchupem. Dasz radę mi taką zrobić? Zapamiętałeś wszystkie składniki? Moja droga, nie bez powodu robię kanapki. Podwójny ser, szynka, sałata i ketchup. Widzisz? Wszystko zapamiętałem. Widzę, że jesteś niezłym mistrzem. W lodziarni też robiłeś najlepsze lody. No to co? W takim razie zamawiam tę kanapkę, poczekam sobie tutaj na boku, a ty, mam nadzieję, zaraz mi ją przyrządzisz. Na naszym stanowisku z kanapkami w Playdotown w końcu pojawiła się pierwsza klientka. Nasz lodziarz jest zachwycony, więc nie traćmy czasu, tylko szybciutko przyrządźmy tę kanapkę, bo zaraz nasz pierwszy klient będzie niezadowolony. Na początek przygotujmy sobie bułeczkę. Może zabierzmy tę stronę, na której mamy do odciśnięcia formę z serem żółtym. Ser żółty miał być podwójny, więc bierzemy trochę więcej żółtej ciastoliny. Wgniatamy to wszystko tutaj do środka. No i tak powinien nam powstać, zobaczcie, plasterek żółtego sera. Od razu zrobimy jeszcze drugi. I chyba się udało, zobaczcie, drugi plasterek. Również jest zrobiony, zaraz to wszystko wyląduje na naszej kanapce. Następnie miała być sałata. Sałata oczywiście musi być z zielonego koloru. Wystarczy odrobina. Zagniatamy to w kulkę, a następnie musimy rozciągnąć na boki. O, w ten sposób, żeby powstała nam właśnie taka duża jakby zielona plama, z której zrobimy, o, taki listek sałaty. Możemy go jeszcze tak sobie pozawijać. I sałata też już jest zrobiona. Miała być szyneczka. Szyneczkę zrobimy z takiej brązowej ciastoliny. Tutaj akurat mamy porcję mięsa, ale wystarczy to troszeczkę rozpłaszczyć. I będziemy mieli z tego szyneczkę. Do tego jeszcze ketchup. Ketchup wyciśniemy z takiej oto specjalnej wyciskarki, ale to na samym końcu, z odrobiny czerwonej ciastoliny. Wkładamy do środka i zaraz będziemy wyciskać. Tak więc bierzemy naszą bułeczkę, kładziemy ser żółty, sałatę, na to szyneczka, znowu kawałek sera żółtego i na samą górę wyciskamy ketchup. Tyle wystarczy i kanapka jest zrobiona. Przepraszam, zamówienie gotowe. Jak szybko ci poszło? Jakim cudem jesteś taki dobry w robieniu kanapek? Oj, po prostu. Jakoś mi to wychodzi. Ale posmakuj, czy ci smakuje? Pychota. Wygląda naprawdę ekstra. No widzisz? W takim razie życzę smacznego. Zabieraj bułkę. Zjedz sobie w spokoju. Oj, dobrze, dobrze. A ty czekaj na następnych klientów. Och, to następna może będę ja. Poproszę kanapkę z podwójnym mięskiem. Uwielbiam takie mięsne kanapki. Tylko nie lubię sera żółtego. Za to lubię pomidorki. Halo, czy ktoś mi może zrobić taką kanapkę? Oj tak, kwiaciarko, nie martw się. Wszystko dokładnie zapamiętałem. W naszej kanapkarni przybywa gości.
więc nasz lodziarz jest bardzo zadowolony. Nie traćmy czasu, tylko szybciutko bierzmy się do roboty. W takim razie naszego bohatera odłożymy na bok. Miało być podwójne mięsko, a mi tutaj został tylko jeden kawałeczek, zobaczcie. Więc sięgnę po kolejną porcję ciastoliny i zrobimy jeszcze jeden kawałek mięska. Wystarczy wszystko włożyć dokładnie do środka i odcisnąć. No i mamy drugą porcję. Sera żółtego nie miało być w tej kanapce, za to miała być też sałata. Listek sałaty jest zrobiony, taki duży, możemy go porwać na takie nieco mniejsze kawałeczki. I wtedy będzie na różnych warstwach naszej kanapki ta sałata, tak porwane. Ale pomidorki. Pomidorki zrobimy z tej oto czerwonej ciastoliny. Wystarczy tylko zabrać odpowiednią foremkę i pomidorki będą w takich plasterkach pocięte na małe porcje. O, zobaczcie. I jeden plasterek zrobiony. Chyba zrobimy trzy takie plasterki, skoro pomidorki są ulubionym warzywem naszej bohaterki. I ostatni. A teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko złożyć tę kanapkę na tej naszej bułeczce. Najpierw mięsko. Teraz odrobina sałaty. Znowu mięsko. O, to słuchajcie, naprawdę będzie mięsna kanapka z dużą ilością mięsa. Znowu sałata i na samej górze pomidorki. Pomidorki. No ta kanapka to była niezłym wyzwaniem. Podwójne mięso? O, ta pani ma naprawdę niezły apetyt. Proszę, kanapka jest już zrobiona. Można ją odebrać. O, lodziarzu! A w zasadzie teraz już kanapkarzu. Kanapka wygląda ekstra. Naprawdę. I jeszcze do tego moje ukochane pomidorki tutaj na samej górze. Dziękuję Ci bardzo. Och, zapomniałam się spytać. Ile płacę? Ile kosztuje taka kanapka? Dzisiaj jest pierwszy dzień mojej kanapkarni. Dzisiaj zatem wszystkie kanapki są za darmo. Tak więc gratuluję, że Pani mnie dzisiaj odwiedziła. No i życzę smacznego. O rany, tutaj jest większy tłok niż w lodziarni latem. Nie wiedziałam, że wszyscy lubią tak jeść kanapki. A na moim stoisku zrobiło się pusto. Został tylko jeden plasterek sera żółtego. O rany, chyba na dzisiaj już koniec. Słabo się przygotowałem. Od jutra przygotuję więcej rzeczy i będę mógł zrobić więcej kanapek. Faktycznie, kochani, nasz lodziarz stał się dzisiaj panem kanapkarzem i robi przepyszne kanapki. I został mu tylko ser żółty. Pamiętacie nasze dwie bohaterki? Panią malarkę oraz panią kwiaciarkę. No i te dwie przepyszne kanapki. Na którą wy mielibyście ochotę? Na kanapkę z podwójnym mięsem, z pomidorkami i sałatą, czy też może bardziej wolicie podwójny ser, ketchup, no i szyneczkę. Koniecznie odezwijcie się na dole w komentarzu i napiszcie mi, jakie wy kanapki lubicie jeść najbardziej, co jest waszym ulubionym dodatkiem. Może właśnie któraś z tych kanapek jest waszą ulubioną. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli lubicie zabawę z ciastoliną Play-Doh. Koniecznie zostawcie kciuki do góry, wpadnijcie na mój kanał Bajkowo TV. No i do usłyszenia następnym razem, kochani. Pozdrawiam Was, pa pa!